Siema kochani, witajcie w kolejnym odcinku z The Sims 3. To jest już kolejny maraton. Dzisiaj zrobimy kolejny maraton The Sims 3, ponieważ chcę zainstalować dzisiaj dodatek Wymarzone Podróże. Mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda. Zostały nam tylko trzy kariery. I wtedy będziemy mogli wreszcie zainstalować dodatek Wymarzone Podróże i obiekty ze Store, które wyszły od Wymarzonych Podróż do kolejnego dodatku. Tak zawsze robię. Też się cieszę. Witaj. Dobra. Jak zawsze dam wam znać na Discordzie. Jeśli chcecie Discorda, hejo, jeśli chcecie zaproszenie na mój fanpage na Discordzie, to piszcie do mnie w prywatnych wiadomościach i będziecie mogli łączyć się z innymi. A z czym masz? Może będziecie mogli się łączyć z innymi fanami The Sims na moim fanpage'u, gdzie się dzielimy modami, swoją twórczością, historiami, wskazówkami i wszystkim. Także dajcie znać, jak będziecie chcieli Discorda. Dobra, na Discordzie jeszcze dam wam znać, jak zawsze. Właśnie na Discordzie też macie update'y, jesteście dzięki temu na bieżąco, co się dzieje. No to spoko, to się cieszę. Dobra. Jak zawsze w zapowiedziach kolejnych live wam piszę. Live się zaczął na TikToku. Dobra. I teraz włączymy sobie podgląd. Jeszcze, żebym was widział. Dobra. Podgląd już mam. Muszę zrobić tutaj porządek na stole. Tajniak. No tak. To jest teraz. Skończyliśmy agenta specjalnego. Więc zaczynamy nową karierę. Witaj, nowa. Hello from the other side. Nie, nie będę śpiewał. Proszę mnie nie prowokować. To jak będziemy robić live'a z tego, z PlayStation, to wtedy zastanowię się nad live'em z łóżka. Ale to jak będziemy robić z PlayStation live'a. A na razie robimy Simsy, no. Więc, dobra. Nie przedłużając dłużej, wracamy do gry. Mamy dużo do zrobienia, mamy jeszcze trzy kariery do zrobienia, zanim zainstalujemy ten dodatek. Więc let's go. Dobrze. Dobra, gra była. A dobra, jest okej. Okay. Nigdzie nie idź. Stop. Live siłowni. To musiał najpierw kupić karnet. To musiał najpierw karnet kupić, żeby był live siłowni. Dobra, już nie wal. Nie wariuj. Proszę nie wariować. Proszę porzucić pracę. A czekajcie, zobaczmy sobie, jaki ma nowy strój kariery. A, czyli to jest strój. Jest multisport. To jest look międzynarodowego superszpiega. James Bond.
James Bond. I'm a James Bond. James Bond is me. Wow! Chet właśnie urodził dzieci o imionach Noel i Eleonor. Wow! That's crazy. Mój syn ma już 10 dzieci. 10 dzieci. Czaicie? Dziesiątkę. Stać nas na replikator żywności. Duplikuje potrawy w doskonały mniej więcej sposób. Stać nas na replikator żywności już. Super. Dla mnie pies to wyzwanie. Dobra, więc mamy już kolejne dzieci. Good. Porzuć pracę. Porzucaj ją. Porzuć ją. Świetnie. I zaczynamy nową karierę. Co nam jeszcze zostało? Pracodawcy. O nie, polityczna jeszcze jest. O kurwa, jeszcze jest polityczna. No to mamy więcej karier do zrobienia. Dobra, jest polityczna jeszcze. Polityczna. W szkole nie ma. Bo to jest jego pracodawcy, ale... Naukowa. Naukowa. Naukową jeszcze musimy zrobić. Te mamy zrobione. Sportową. Sportowa. I wojskowa. Oj, to jeszcze cztery kariery. Kostum UI? A co robi to? Kostum... Co robi kostum UI? A, biały interfejs, aha. A ja nie wiem, czy mi się... Musiałbym zobaczyć, czy mi się to spodoba, czy nie. Zerknę i zobaczę. Ale sobie zapisałem, więc mam to. I wojskowa. Wojskowa. I to by było na tyle, więc mamy jeszcze cztery kariery. One szybko idą, więc mam nadzieję, że dzisiaj już zainstalujemy wymarzone podróże. Kurwa, chciałbym. Co dzisiaj jest w ogóle za dzień tygodnia? Poniedziałek? Co dzisiaj jest? Przepraszam, co dzisiaj jest? Poniedziałek. Mam ten urlop i ja nie wiem. Tak to jest, jak jest się na urlopie. Dobra. To zaczynamy teraz polityczną. Podejmij karierę polityczną. Będziesz politykiem. Samochód go przejechał. Miasto potrzebuje silnego przywódcy, który wzbogaci społeczność i wytyczy jej drogę postępu. Rada Miejska szuka charyzmatycznych osobowości, które wiedzą, jak wycisnąć z właściwych Simów wsparcie i pieniądze. Okej, okay. Czyściciel podium. Nie ma nic szczególnego w pracy czyściciela podium, tylko bezustanne szorowanie. Podium musi wyglądać dobrze.
Znawidło dla tych, których dramatycznie przemowy zmieniają świat. Czyli jeśli będziesz polerować je z zacięciem i trzymać przy tym fason, być może znajdzie się dla ciebie miejsce w organizacji. Dzięki! Nie. Dobra, wróćmy do domu. Dobra, pokażę wam ten zestaw Ultra. Pokażę wam zestaw Ultra, mebli jest w chuj, więc całe to piętro będzie zestawem Ultra. Całe. Bo to jest kompletny zestaw Ultra. Tak. Okej, let's go. Dobra, i zestaw Ultra. Winchesterów. To git. Dobra, kompletny zestaw Ultra. Kompletny zestaw Ultra. Kompletny zestaw Ultra. Ma takie okna. Boże, jakie... Patrzcie, jak rozjaśniło od razu. Boże, aż oślepłem. I mamy jeszcze... takie okno. Z zestawu Ultra. Zrobimy tak, co drugie. Te obiekty są tylko z zestawu Ultra. Które można kupić w partach, nie trzeba kupować... Nie trzeba... Hej... Nie trzeba kupować całego zestawu Ultra, można kupić sobie w partach. Jeśli ktoś by się zastanawiał... Okej, już jest wystarczająco jasno. Dobra. Dalej mamy z zestawu Ultra... Taki telewizor. Taką etażerkę. Inną etażerkę. 40. etażerkę. Sam nigdy nie obczajałem tych wszystkich, bo zawsze po prostu kupowałem najdroższe rzeczy. Więc tak naprawdę nigdy nie obczajałem. To jest stół. To jest stół z zestawu Ultra. Tu mamy drugi stół z zestawu Ultra. Trzeci stół. Już widzę, że są... Że są jakby trzy style. W zasadzie. Trzy style są. To już to widzę. Więc jakby trzy osobne style. Dobra, mamy tą kanapę z zestawu Ultra. Będzie oczywiście tutaj. W zestawie Ultra mamy jeszcze... Wykrzyknik. Wykrzyknik. Średniawe. Wykrzyknik jest średniawy. Wykrzyknik. Mamy jeszcze krzywiznę. Patrzcie, to jest do sypialni. Boże, to jest przezroczyste. Patrzcie.
przezroczyste, ze szkła chyba. Nice. Nice. I w zestawie Ultra mamy jeszcze taką roślinę. O, to jest duże. To wygląda mi, jakby to miało być na zewnątrz, ale chuj z tym. Będzie wewnątrz. Brzydkie. Trójka. The Sims 3. Dobra. To jest piękne. To uwielbiam. Po prostu to jest piękne. Kocham to. To jest śliczne. Śliczne. I w zestawie Ultra mamy jeszcze Teo. Mniejszy panel. Patrzcie, to można wszystko tak ciekawe. Mniejszy panel i jeszcze taki szerszy panel. Co jeszcze mamy? To jest lustro. No, lustro, powiem wam, też ciekawe. Ciekawe jest. Mamy lustro. I mamy mniejsze kanapy. Mamy jeszcze taką kanapę. Boże, można zrobić ogromny salon z tego. Taką. Czyli po prostu mniejszą wersję. Mamy jeszcze. To jest dziwne. Sofa dla dwojga, taka czerwona, widzicie? Jakaś taka. Niby na zdjęciu ona gdzieś tam pasuje. Ale bardzo dziwna sofa. Bardzo dziwna. Tu mamy. Co to jest? To jest oświetlenie. Takie kostki. Takie kostki. Drugie oświetlenie, jakie dostajecie, to takie. Trzecie jest takie. Czwarte. No, to jest ładne. No, ładne jest. To jest spoko. Mamy stojące oświetlenie. Kurwa, no. Stojące. Jakaś taka tuba dziwna. Bardzo brzydka. Tubę mamy. To jest taka kostka, ale patrzcie, nie można jej na niczym umieścić. To jest taka kostka. Kostka na podłogę. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne.
Ale dobra, chcą ją na podłodze, to będzie na podłodze. O, a tutaj po prostu mamy taki blok. Dobra, co ja klikam, że mi się to usuwa? Tu mamy po prostu blok. I kubek. Oświetlenie kubkowe. I z zestawem Ultra dochodzą bramki. To są bramki po prostu. Potrzebowalibyśmy do tego ogrodzenie z zestawu Ultra. Ale mamy cztery bramki. Dobra, mamy do sypialni taką etażerkę, raczej tą komodę. Jeśli chodzi o drzwi, dlaczego tu mogą być drzwi? A, bo tutaj mogą być tak drzwi. Mamy takie drzwi. Takie. Boże. Domu. Domu. I mamy jeszcze podwójne. Nie, one są potrójne. Ja pierdolę. Potrójny arcz. Potrójny arcz. I ogromne podwójne drzwi. Nie, podwójny arcz. A tu macie podwójne drzwi Ultra. To jest wagon z Store. The Sims 3 Store wagon. Mamy zasłony. Uuu, jakie zasłony. Boże. Nie, zasłony super. Akurat do tych dużych okien. I drugie. Takie, ciemniejsze. Też spoko. Zegar to jest, aha. Mamy zegar Ultra. Mamy mały fotel. Mały fotel. Już prawie kończymy ten zestaw. Chciałam po prostu... No, dokładnie. Choć The Sims 2 też ma dobrą muzykę. To jest też jako fotel. Ten czerwony. To są krzesła do jadalni. Bardzo fajne, czerwone. Podobają mi się. Bardzo ładne są. Bo tu jest taki mały stół, no nie? Tu jest mały stół, taki dwuosobowy. Ale też jest spoko ten dwuosobowy. A to prawda. Ikoniczna wręcz. Dobra, i mamy jeszcze... To jest ekstra, patrzcie.
to jest regał na książki. On jest po prostu genialny. Genialny. Piękny jest. Piękny jest. Bardzo mi się podoba ten regał. Oj, coś się popsuło. Ale ten regał na książki jest w dechę. Taki bardzo nowoczesny. Ten regał jest ekstra. On jest super. Superancki jest. I w zestawie Ultra macie jeszcze łóżko. Łóżko Ultra. I pojedyncze też jest. Także to jest kompletny zestaw Ultra. Zobaczę jeszcze, czy jest ogrodzenie Ultra, bo coś mi tu nie pasuje. Czyżby dali tylko bramki? No, dali tylko bramki do ogrodzenia. Tak naprawdę. Tylko bramki. Ale ja już mam plan na to miejsce. Zróbmy najpierw sypialnię. Także co możecie zbudować? Dokładnie. Pokazywały gameplay. I były zabawne. Pamiętam to przecież. Boże, śliczne to jest. Patrzcie. Piękne. Wiem, że może niekoniecznie to pasuje, ale... Ale tak będzie. Tak będzie. Tak. Dokładnie. Dobrze, więc... Komoda. Tu jeszcze musi iść komoda. Jeszcze musi iść ten ekran. I jeszcze musi iść to lustro. To na pewno damy do sypialni. A resztę zobaczymy. Muszę się pozbyć tych drzwi na razie. Nie, okna nie. Drzwi. One tu nie mogą być. The struggle. The struggle is real when you don't know how to fear. Zabierać mi te drzwi stąd. Świetnie. Tu damy wam komodę. Trochę wąskie. Musimy zrobić test. Czy mój sim tędy przejdzie? Za komodę? Ale ja chcę tu dać lustro. Chodzi o to, że jak ktoś tutaj wejdzie... Czekajcie, bo musimy najpierw sprawdzić. Musimy najpierw sprawdzić, czy simowie są w stanie tutaj wejść. Dobra, dajmy... A dlaczego tu nie mogę nic postawić? Kurwa, za mało miejsca. Dyskrecja przy cimcirimci. Dyskrecja przy cimcirimci.
Co ci tu przeszkadza? Dyskrecja, przycinci, rinci. Dobra. Boże, jakie drzwi. Boże, jakie wrota. Dobra. Łuk drzwiowy. Dziękuję, nie chcę. Ale czyli w którym miejscu? Ja mam urlop, sorry. Za komodę. Ale jak za komodę? Nie rozumiem. Albo przed łóżka. A czyli coś takiego. Nie jest za duży ten panel. Nie, dobra, nie chcę tak. Tak będzie. Cimcirimci jest publiczne. Zobaczmy, jakie są warianty kolorystyczne tego. No nie ma wariantów kolorystycznych. A może... Ciekawe, jak będzie wyglądać z panterką. Ale nie, wtedy popsujemy zestaw ultra. To jest ten panel. Różowa panterka ultra. O kurwa. Kurwa. No. Powiem wam, dobry pomysł. A to jest takie ombre, bardzo ładne to jest. Będą ich podglądać tutaj. Co robicie? Może być różowa panterka ultra, chuj z tym. No, tylko w ten sposób będzie można to oglądać. Dobra, to tyle jeśli chodzi o sypialnię. Więc tak wygląda sypialnia z zestawu ultra z panterkowym akcentem. Nie musimy bardziej to przesunąć.
Dobra, nie maruć mi. Kurwa. Oj, żałuj. Trójka jest najlepsza. Dobra. No, patrzcie, i nic nie widać. Nic nie widać. Git to wygląda. Dobra. Tu będzie jadalnia. Tu można było dać... Zróbmy... Tak. I to drugie okno. Mogą być dwa okna, chuj z tym. No nie. Albo tu damy po prostu. I tak jest widok na skały, więc... Ale to jest ładne. Piękne są te okna. Okej. Teoretycznie oświetlenie tu jest, ale takie... słabe. Zróbmy inaczej, tak? To damy na środek, a tu damy drugą lampę. No. I tu damy... ten obraz. A tu damy ten pojedynczy. Kurwa, jak to wygląda. Wow. Nie da się projektować tego? To jest nieprojektowalne. To niby jest projektowalne, ale to nie. Dobra, nie musi być. Doesn't have to be. I tu możemy jeszcze dać... Nie, nie tryb życia. Tu możemy jeszcze dać tą brzydką lampę na przykład. Choć ona jest tak brzydka, że ja nie wiem, czy ją w ogóle chcę tutaj. Och, kto to wymyślił? Brzydka jest jak noc. Trzeba ją zmienić na panterkę. Gdzie jest moja różowa panterka? Tutaj. Piękna. Piękna. Różowa noga, dobra. Pięknie. Pięknie. Boże. Boże drogi, widzisz i nie grzmisz. To jest ta dziwna kostka. Nie wiem, o co chodzi z tą kostką, naprawdę. Kostka świetlna. No ja wiem, że nie pasuje. Coś zrobimy z tym. Wszystko ma być w panterkę. Wiem, myślę o tym, żeby całość zrobić w stylu różowej panterki. Myślę o tym. Cały czas intensywnie o tym myślę. Dżungler z kosz. Nie podoba mi się to oświetlenie w tym miejscu. Ładnie będzie wyglądać z roślinką tutaj, a to oświetlenie damy tutaj. O. Tak. Tak lepiej.
Możemy zrobić te zasłony. Zróbmy zasłony. I one też będą panterkowe. Tak, i one też będą w panterkę, te zasłony. Och, piękne! Czy one nie są piękne? To jest! To jest to! I tutaj ten kolor zgapmy. Pięknie, pięknie. Pięknie. No, dokładnie. Boże, jak to wygląda? Dobra. Teraz... Nie, to by było za dużo. Ona będzie różowa. Proszę nie szaleć aż tak. Proszę aż tak nie szaleć. Dobra, w tym zestawie Ultra proponują jaki dywan? Oni proponują... te... panele. Drewno. Tak. Ale panele będą... różowe. Tak. Tak. Dziękuję. O kurwa. Ja pierdolę. To jest hicior. To jest kurwa hicior. Naprawdę. Mieliście dobry pomysł. Takiego zestawu Ultra chyba jeszcze nikt nie widział. Bo nic mi się nie psuje. No co ty? To dziwne. To dziwne, że nic się nie psuje. Kurwa. I daje różowe światło teraz nawet. Jakie to jest realistyczne. Świetnie. Dobra, ścianę. Ścianę, jaką proponujecie w zestawie Ultra. Let me see. Jakaś taka... niebieska. Jakaś taka niebieska. Nie widzę, to takie astapet to jest? Bardzo taką klasyczną zrobili. Na pewno nie jest to z kafelek. Z paneli też nie, z muru też nie. Dobra, weźmy tapetę, którą sami zrobimy.
Na przykład... O Boże, nie, coś takiego. Nie, nie, nie. Okej. Gites. Tu możemy tylko ramy zmienić. Mam. Okej. Dobra, teraz wszystkie drewno musi być różowe. Wszystkie. Nie, kolor tylko, kolor. Boż. Myślisz, że Barbie by tutaj zamieszkała? Czy dla niej by było za panterkowo? Okej. Tu jeszcze. Okej. I teraz tutaj panterka. I tutaj też. Jeszcze te panele muszą być też różowe. Okej. Nie, panele niech będą w panterkę. Panele niech będą w panterkę. To będzie ślicznie wyglądać. Och, tak. Tak. Boże, super. No nie? I tu damy biel. Chcę ładną biel. To jest biel. Nie, to pewnie oświetlenie jakieś tu działa. Vibe lata 20. No. No, ślicznie. Także to jest final pokój. Ten panel mi tu nie pasuje jednak. Bo on jest w innym kolorze. Zróbmy tak. O. Dwa takie same? Tak, dwa takie same. Chuj. Tak jest ładnie. Także to jest sypialnia ultra z... panderkowym twistem. Tak. Okej.
Dobra, więc tu jest jadalnia. Tu jest jadalnia. Jadalnia będzie połączona z takim niby salonem, bo to wszystko jest, widzicie, z tej samej parafii. W tej samej parafii to jest wszystko. Dokładnie. I tu będzie sobie taki salonik. Taki mały. Salonik i tu będzie można było sobie poczytać coś. Wygląda to dość ciekawie. I do salonu damy tą kostkę brzydką. Tu damy zegar. To mi tutaj nie pasuje jednak. Nie pasujesz mi tu w ogóle. Więc ja myślę, że zrobimy zamkniętą przestrzeń. Coś w tym stylu. O, na przykład coś takiego, a kostka będzie na środku. Kostka będzie na środku. I tu damy te drugie zasłony, które nie podobają mi się kolorystycznie w ogóle. Okej. I tu też zamykamy tą przestrzeń. I tu będzie wejście. Takie. Good. Telewizor tu, telewizora tu nie będzie. Możemy dać... Nie, to, tego nie dajemy tu na razie. Możemy dać... Ten panel tutaj. Ten tutaj. Tu damy ten duży, ale klasik. Tak. I ściany. Zrobimy green. Och, ale nie takie. O Boż, nie takie.
Czerwony też ma swój urok. Ale potrzebuję mocniejszy zielony. Jak to ma być zestaw ultra, to musi być kurwa ultra. Ultra zielony. O. O to chodzi. Okej. Okej. That's git. A tutaj przejście do pokoju rozkoszy. Idzie się tędy. Koło różowej lampy. Tędy. I tutaj jest. Rozkosz. Tu można się przebrać w sexy strój. No, dziękuję za prezencik. Good. Więc to jest jadalnia. Taką jadalnię możecie zrobić z zestawu ultra. I został nam ostatni salon. Salon ogólnie jest olbrzymi. Olbrzymi jest. Muszę się pozbyć tego oświetlenia. Na razie. Bo mi zawadza. Dzięki, dzięki. Dobra, tu będzie taka area. Coś takiego. I tu będzie można sobie usiąść. Usiąść i poczytać. I tutaj damy... tą etażerkę, która oczywiście nie może tu być, ale zaraz będzie mogła być. Ach, średnio. Nie jest tak, jakbym chciał. Nie da się jej zrobić tak... tak, jakbym chciał. A jakbym... Alt przytrzymaj, alt. Dobra. Wow, dzięki. Ale super. Dziękuję. Dziękuję. To super. Widzicie? I dlatego uwielbiam z wami grać, bo się od was uczę. Uczę się od was. Ale super. Wow. I tu damy tą lampę. Gdzie jest ta lampa? Nie, The Sims 3.
Ale superancko i tu będzie można sobie czytać. Ale nie wiem, czy w trójce można regulować wielkość. Nie, nie można. Ale ładnie. Ale tu ślicznie jest. Chyba jednak będę zmierzał do tego, żeby mieć wszystkie obiekty ze store, bo naprawdę piękne rzeczy można z tego zbudować. Naprawdę piękne. Boże, jak to jest super. No nie? Ekstra, też mi się podobają. Okej. Next. Dobra, dajmy to na razie na zewnątrz, bo mi zawadza. Potrzebuję więcej miejsca. Tu jest ta kostka dziwna. To jest zewnętrzne. To jest zewnętrzne, to ja bym to dał tutaj. Git. Git! A to na razie, tego na razie nie chcę. Gdzie mogłoby być tutaj? Okej, tu mamy jeszcze jedne drzwi. Tych nie będziemy używać, nie mamy do czego ich użyć. Nie. Nie, czwórka jest nudna. Okej, to jest pięknie już. Dobra, jeśli chodzi o salon, mowę obiekt wyłączam. No, dokładnie. Tak, te zasłony. Boże, ideolo. Wow. Ale git. Ja pierdolę. Tu jest pięknie po prostu. Moi simowie się chyba tutaj przeniosą. Nie, to już będzie za dużo. Ale mam pomysł na tą kostkę. Ta kostka będzie tu. Ale w panterkę. Różową. No. I teraz pasuje. Tak, jest super. Mamy zielony pokój. Tak. I co nam jeszcze zostało? Została nam jeszcze ta kanapa. I podwójna kanapa. Hmm.
O, coś takiego może. Coś takiego. I ta dziwna kostka. Nie wiem, o co chodzi z tą kostką. W ogóle nie czaję tej kostki. Nie czaję jej, ale dobra. Tu damy kostkę. I tu damy kostkę. Boże, z tym altem się super buduje. For real. Dokładnie. Nic więcej nie trzeba. Tylko alt i meble z zestawu ultra. Ah, są piękne. Tu zrobimy kolor ten. Dokładnie. A ściany będą oliwkowe. Tak to. To jest oliwkowy? No tak. Raczej tak. Nie tutaj cały ten. Za dużo obiektów już się jebie. O, lekko na bok. O, mam. Dziękuję. Okej, to będzie też tapeta. Nie, to będzie farba. Tak. 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 O, Boże, jak tu ładnie. So beautiful. Tak, i tu damy też to. Great. I po dwóch stronach telewizora wstępnie. Coś takiego. Dobra, mamy to. Także to jest kompletny zestaw ultra. Kompletny zestaw ultra. Pełny zestaw ultra, tak się nazywa. I on właśnie jest salonem, jadalnią. I sypialnią, która u was nie będzie tak wyglądać. Już nawet nie wygląda, że to jest zestaw ultra. O, już niedługo się ma. Kod koloru, jasne, czekaj. No, oliwkowy jest śliczny. Kod koloru. A ja nie mam kodów koloru. Mogę udostępnić. Udostępnię na swoim. Na oficjalnej stronie The Sims 3 albo na Discordzie. Na Discordzie, Mikot, masz mojego Discorda? Chcesz Discorda? To na Discordzie bym udostępnił. Zawsze chciałem grać z innymi, dzielić się swoją pasją grania i pasją simową z innymi graczami, bo simowe są takie wspólne. Wspólne. A, pod hashtagiem, dobra. Hashtag taki. Kod koloru D9. D.
D9 DA D9 DEA DEA 7, tak? D9 DEA 7. No, spoko, ale czy napisałem to? Boże, ale tu jest pięknie. Jest pięknie. Dobra, to jest zestaw Ultra. Jeszcze dodali do zestawu Ultra, doszły jeszcze ogrodzenia do bram. I teoretycznie oni zrobili chyba ogrodzenia do tych. To jest jakby do zestawu Ultra jeszcze. I oni do tego zrobili bramki. No spoko, nie ma problemu. Ale których zasłon? Tych? Tych? Tych, no nie? Proszę, taki jest. No, Ultra jest super. Git, masz print screena? Dobra. Okej. Dobra, i zestaw Ultra jeszcze przyszedł z bramkami. Bo wcześniej nie było tych bramek, więc do brązowych. O, ale patrzcie, to jest bramka, a nawet nie widać, że to jest bramka. Ale ekstra. No. Dodali jakby do base game'u bramki. Tu macie podwójną. Podwójną. Tu jest do białych i białe wariacje też macie. Białą. Pozdrawiam Julię serdecznie. Anonim pozdrawia Julię. Witaj Julia. Pozdrawiam cię. Pozdrowienie od Anonima. I mamy jeszcze takie. I do czarnych. Też. I te ogrodzenia są teoretycznie niby też z zestawu Ultra, ale tylko bramki dali z tego zestawu, więc jak chcecie jeszcze, to macie coś takiego. Dobra. To był zestaw Ultra. Trochę nam to zajęło, no bo dużo obiektów tu jest. Ale daliśmy radę. Z zestawem Ultra. A jeszcze mamy te oświetlenia takie. Gdzie jest jeszcze ciemno? Tu jest ciemno. Tu damy to oświetlenie. Tu jest ciemno. Tu damy. Okej. A to oświetlenie damy tutaj. No. To był zestaw Ultra. Możemy przejść dalej do gameplayu. A patrzcie, te okna klipują z dachem. Nie podoba mi się to.
O kurwa. Dobra, może być tak. Nie wygląda to jakoś tragicznie. Boże, ale płaskie, brzydkie, straszne, okropne, brzydkie. Brzydkie. Wiem, co zrobię. Wiem, co zrobię. Zamienię ciebie. Albo nie, dobra. Dobra, nie kombinujmy, będą te okna i chuj. I chuj. Będą po prostu. I co z tego, że klipują? To niech sobie klipują. Co tu jest? Co to jest? Kto tutaj znowu lody zostawił? Kto tu zostawił lody? Ach! Proszę utrzymywać porządek. I kto włączył znowu dziecięcą muzykę? Zróbmy test. Siedzę w pokoju ultra. Jestem w pokoju ultra. Ultra. I love it. Oglądam telewizję. Ultra. Ultra telewizja. Czytaj. Unikanie zobowiązań. Ale nie tutaj. Tylko tutaj. Kto to idzie? Boże, teraz muszę na ciebie czekać, aż tu dojdziecie wszyscy. Gazaks. Gazaks. Drugi też idzie? Nie, on już nie idzie. Siedzę w zwiadalni ultra. Nie jestem zadowolony. A teraz wchodzę do pokoju rozkoszy. Jestem w pokoju rozkoszy ultra. Nic nie widać. Gdzie ty idziesz? Proszę zostać w pokoju rozkoszy. Ty też. Proszę, tutaj. Nie, bo zaraz wam wyłączę wolną wolę. Wyłączę ją. Łuku wejściowym zasłona. O, good idea. Very good idea. Kurwa, pasek mi się pokazuje. O, już nie. Good idea. Good idea. A będzie się dało teraz przejść tędy? Kurwa, pasek mi widać. Jak schować pasek? Zablokuj pasek zadań. Pasek Windowsa mi zasłania Simsy. Bo się zresetował. Thank you.
Przez nic nie widzę. Nie idź do dziecka. Dobra, chuj, nie chce mi się. Spróbuj przejść. No, da się. Czekajcie, muszę zresetować grę. Bo przecież kurwa pasek na się nawet. Jak to się w ogóle zrobiło, że ja nie mogę teraz. Nic nie widzę. Nie widzę nawet tego. Kurwa, ten pasek na zędzi. Jak mam teraz wyjść z gry? Jaki jest skrót na wyjście z gry? Quit, tak? Tak, zapisz. Dobra, musimy chwilowo wyjść z gry. No, zapisuje się. Musimy chwilowo wyjść z gry, bo mi się pasek Windowsa zasłania mi panel. Bo zmieniłem na tryb okienkowy za późno. Więc dajcie mi chwileczkę. A co mi tak? Jestem na środku, czy nie jestem? No jestem. Dobra, jeszcze raz uruchamiamy. Bip, bip. Pikachu. Zup, zup. Możemy spróbować. Aha, jeszcze się nie wyłączyły. The Sims czy kostium UI? Boże, nie wyłączyły się jeszcze. Halo, proszę się wyłączyć. Bo chcę was znowu uruchomić. Dobra, The Sims 3 Custom UI. Boże, jest takie różowe. Naprawdę? Najpierw zamknij grę, jest zamknięta. Różowe jest też. Różowe jest. Boże. O to ci chodziło? O różowe? Custom UI. Jak się nazywa panterka po angielsku? Nie pamiętam. Leopardi? Panterka. Leopard print. Leopard print. Nie, nie ma.
Nie ma. Nie ma, a kostium UI Leopard. Nie, nie ma niestety. Niestety nie ma. Ale ten różowy jest git. Ściągam różowe. Boże, dalej nie jest wyłączona jeszcze. Co jest? Wiesz, The Sims czy już nie jest uruchomione? Wyłączone już jest. App pewnie się znowu zjebało. Dlaczego mnie to nie dziwi? Dlaczego mnie to kurwa nie dziwi? Zamknięta jest sesja gry. Nie wkurwiaj mnie. Zaraz cię forcinguję do zamknięcia. No przecież nie ma tutaj. Dobra. Fajnie, że byłeś. Do zobaczenia znowu. Kurwa, co tu jest nie tak? Dobra, ściągamy różowe UI. Ale będzie śmieszne. O kurwa. Czy my to przeżyjemy? Nie wiem. A jakie są jeszcze custom UI? UI. Custom UI. To są brzydkie. Brzydkie. To jest jakieś fioletowe. Brzydkie. Brzydkie. Custom UI. Gold. O, jest złote. Jest złote. Znaczy, mam jeszcze żółty gold dekor. Jest tylko jedno zdjęcie. Nie, gold mi się nie podoba. A silver? Silver. Czarne też jest. Patrzcie, custom UI czarne. Czarne jest brzydkie. A na przykład diamond, diamond, nie, nie ma, diamentowego nie ma. Dobra, wytnij. Pobrane mody, packages, wklej. Dobra, będziemy mieli różowe UI. Różowe UI. Mam nadzieję, że zadziała. No, działaj, działaj, działaj.
Działaj, działaj. Bo ja przecież nic nie robię na tym komputerze. No, dajesz The Sims 3. O, jest. I co, nie ma dźwięku? Co się stało? No jest. Dara, siema. Jest! Róż zawitał. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Czy wy to widzicie? Wanna nowoczesna miejska. Zmieniamy imidż anonima na różową panterkę. Etażerka stojąca, lampa. Lampa stojąca. Kinkiet rustykalny, latarenka stołowa, apetyczny początek, nagietek. 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 Odpowiednia sofa. Gwiezdny szarpacz Morgan. Gwiezdny szarpacz. Półmisek firmy Przewspaniała. Parasol. Parasol. Krzesło, życie organiczne. Życie organiczne. Ładuj się. Ja wiem, że gra ma coraz więcej do załadowania. Wiem to. A też dawno nie czyściłem plików cache, więc... Więc tak. Proszę się załadować. Może też ładuje ten panel różowy.
Nie mogę na to patrzeć, stresuję się. Proszę, zadziałaj. Zadziałaj. Wiem, że musisz czytać wszystko na różowo, ale bez przesady. Proszę. Wczytujesz? Nie wczytujesz? Ogarnij się. Może to nie był dobry pomysł z różowym UI. Też brzydko się wczytała gra. No i co? Może wymagania są? Nie wiem. Niepokoi mnie to. Zachciała mi się różowego. No i co? Nie załaduje się. Za długo już jest. Wypierdolić na hasiok telewizor. Codziennie niskie ceny. Co tam piszą o tym?
Ruszyła się? Nie. Poszło do przodu, czy nie? Chyba nie. Czy poszło? Okej, już sprawdzam. Nie, nie ładuje się. Kurwa jego mać. Albo gra się zabugowała. Może i też tak być. Nie chcę ciebie, Sakura, tylko kusisz, a później się gra zjebie. Brak odpowiedzi. No, zakończ zadanie. Proszę się wyłączyć. Wyłącz, wyłącz się, wyłącz. Proszę, wyłącz, wyłącz się. O, wyłączyło się. Mam. Jesteśmy znajomymi. Zobaczmy, co ty tu masz. Hej, hej. Dobra, usuwam tą Sakurę głupią. Nie chcę Sakury. Sakura 5-0, gówno 0. Gra za mula. Cache. Cache. Cachę usuń, skrypt cachę, socjal cachę, kompozytor cachę. Okej. Okej. Sakury już nie ma. Sorry, Sakura, ale grę mi popsułaś.
I got you. You. I got you. I got you. I got you. 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 I got you. I got you. No. Nie mam tyle cierpliwości. Nie mam. Odejdź, bo jesteś tylko w mojej głowie. Odejdź, odejdź. Odejdź, bo jesteś tylko w mojej głowie. Co dzień, co noc, odejdź. Jak się teraz nie załaduję, to zjebałem grę. I zapisałem chujowo. A tyle zbudowaliśmy. Tyle zbudowaliśmy. Trzymajcie kciuki, albo zejdę na zawał. Jak mi się gra nie załaduje, to zejdę na zawał. I będę zapisywał zapisz jako. Obiecuję. Zapis jest 14:31. No to chyba ten. Proszę, działa. Ja nawet nic nie będę ruszać. Gablota na kostiumy? Nic nie będę ruszał. Tylko się załaduj. Drzwi garażowe. Zestaw, stół i mapa przestępców. Super motor obrońcy. Super promień. Super promień? Zamaskowany bohater. Miejsce parkingowe dla wozu. Krzesło do jadalni. Krzesło do jadalni? Jakie krzesło do jadalni? O, tutaj. Drzwi laserowe. Metalowa ręka. Tron dobra i zła. Pawia maska. Tło filmowe. Znajdź przyboczny. Przyboczny. Komoda, super konsola. Simmobil. Moja pierwsza ściana próżności. Szczęśliwy wynalazca. Stara wieża wodna. Łazienkowy pojemnik na rupiecie. Wrak samochodu. Zakaz łowienia. Mała sterta śmieci. Duża sterta śmieci. Duża sterta śmieci. Gdzie jest duża sterta śmieci? Magazyn Wybitny Obywatel.
Pralka czyścioch alfa. Pralka? Gdzie jest pralka? Pralka? Osmolone drzewo. Eksplozja. Łuk Lucylli. Kurwa, czarno to widzę. Coś się zjebało, jak chciałem wyjść z gry chyba. Ale nie, ładuje się. Ładuje się! Wrzos, nawet nie chcę żadnego wrzosa. Nie chcę nic. Dam zapisz jako, naprawdę dam zapisz jako. Och, załadowało się. Bo już się muzyka wyłączyła. Długo się ładowało, no nie? Zapisz jako długie ładowanie. To w grę w szukanie odpaloną, gdy masz tę grę w szukanie odpaloną. W czym? W czym? W szukanie? Tę grę w szukanie odpaloną. A, interaktywny ekran ładowania. Okej. Okay. Opcje. Ustawienia. Włącz interaktywne ekrany wczytywania. Nie, wyłączamy. Dobra, wyłączone. Wyłączone. Dobra, zobaczmy, mamy jakieś prezenty. O, mamy od Olewkan prezent. Przyjmij. Gnoma dostaliśmy. Wyślemy ci luksusowy prezent. Dziękuję. Tak. Wysłany. Mamy jeszcze jeden. Prezent niespodzianka ci wyślę. Dziękuję. Dwa. I podstawowy prezent też ci wyślę. A tych nie mogę przyjąć. Bo musimy zrobić podstawkę na 100%, żeby zainstalować dodatek. Zostały nam 4 kariery do zrobienia. Jak je zrobimy, to wtedy instalujemy wymarzone podróże. Mam nadzieję, że będzie to dzisiaj. Każdego dnia. Modlę się o to. Patrzcie, jak gra lepiej chodzi, jak się usunie cachę. Good. Teraz to zapierdala. Zapierdala.
Dzieci płaczą, zajmować się. Wiem i będziemy wysyłać sobie nawzajem. Wiem. Wszystko w swoim czasie. Boże, co tutaj się dzieje? Oni są biedni. No bo włączają cały czas muzykę dla dzieci. Boże, jak zasuwa. Pamiętajcie, by regularnie usuwać pliki cache. Szczególnie jak macie long gameplay. To usprawnia chodzenie gry. To jest ważne. To jest naprawdę ważne. Co tutaj leży na ziemi? Boże, jacy to są syfiarze. Straszni. Straszni syfiarze. Do pracy. Rachunki. Kto co woli? Ja wolę trójkę za estetykę. Wygląda bardziej realistycznie niż czwórka. No jest sprzątaczka, jest. Jest. Moi simowie mają sprzątaczkę. I to panią sprzątaczkę. No, to jest dramat jakiś. Nie wiem, jak mogli stworzyć takie gówno. Podstawę tak gównianą. I teraz cokolwiek wydadzą jest gówniane, bo podstawa jest gówniana. Rozumiecie? Kurwa, co się dzieje? Liczący głosy. Regularne wybory wymagają pewnej kadry odpowiednich osób do liczenia głosów uczciwych i dokładnych. Nie pracujesz dla żadnej konkretnej partii ani organizacji. Dbaj o czyste sumienie i nie rób nic więcej poza liczeniem i tworzeniem zestawień danych. Demokracja podkłada w tobie zaufanie. Kto ma mój strój? A to jest ten sim. Pamiętam go. On jest lekko creepy. Lekko creepy. Lekko creepy. Brum, 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 brum. Boże, pracujecie jak mróweczki. Naprawdę. Jestem z was dumny. Dad.
Boże, ile ich tu mieszka? Gdzie są dzieci? Boże, oni zapierniczają w tej wewte. Masakra, Co on robi? Co ty w ogóle robisz? Pojebało cię? Ach! O co tu chodzi? Przestańcie robić to jedzenie. Boże, Co ty robisz? Co wy robicie? Dla dzieci robią. Dla dzieci, ale bez przesady. Boże, i na ziemi jeszcze są. O co tu chodzi? Boże. Słońce, naprawdę słońce. Uwielbiam ten budzik. Słońce wciąga mnie. Co z nami będzie? W krowim pędzie. Niech światła. Boże, dalej świeci mi to słońce. O, gra.
Bibuini? On unika zobowiązań, jest niegrzeczny. Niegrzeczny jest. Kto miał panterkę? Ktoś miał panterkę? Czy ktoś miał panterkę, a ja nie zauważyłem? Gitara w panterka. Yeah. Będzie musiała zginąć. Masz rację. Ale fajna czapka. Naprawdę fajna. Arms a cheek. Hello. No chyba, że ten mu damy. Ten czy ten? Ten. Niech będzie ten. Suzel. Jakie futro! Co z nami będzie? W tym futrze. Kurwa. Masakra. Mam. Boże. Boże. Thank you.
Boże. Ale git. Sul. Oh, is that Derpa? Nice. Yaka. Gdzie są nasze highlights? No jest. Mamy nasze highlights. Ale Gites, uwielbiam robić metamorfozy Simom z miasta. Naprawdę. Uwielbiam to. To jest to, co ma Cyclinda z Wiz. O kurwa. O kurwa. Nie, po prostu nie wierzę w to. Udostępniam go. Udostępniam.
Ja pierdzielę. Xander edited. Boże, on super wyszedł. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Budowałem już, Magda. Gdzie byłaś? Budowałem już. Będzie to wideo na YouTubie. Ty sobie zobaczysz, jak buduję. Na YouTubie udostępnię dzisiejszy live. Dzisiejsze live'y. I tam sobie będziesz mogła zobaczyć, jak budowałem. No i chyba coś mu się stało. Naraz, master controller. Zmień ubranie na co dzień jeden. No. Kurwa, ale on wyszedł. Ja pierdolę. Nie ty! Gdzie on poszedł? I już jest z nami. Już z nami mieszka. Co ty chciałeś robić? Kurwa, sam automatycznie zapalił. Zapaliłeś. Zapaliłeś. Jak mogłeś zapalić? Nie wierzę, że to zrobiłeś. O! Magda, jesteś? To ci pokażę, co zbudowaliśmy do tej pory, bo nie wiem, czy byłaś. To jest sypialnia Zatoka. To jest zestaw ultra dla młodzieży. To jest sypialnia baśniowa. To jest zestaw średniowieczny. To jest zestaw steampunkowy. A tutaj wybudowaliśmy zestaw ultra.
Salon Ultra, jadalnia Ultra i sypialnia Ultra. On wybrał wystrój średniowieczny. Boże, tu też jest jedzenie. Wszędzie jest to jedzenie. I zabawki. Pojebało ich. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Naprawdę nie wiem. Nawet nie mam gdzie gotować przez was. Przestańcie robić to jedzenie dla dziecka. Gdzie on poszedł? A drinka sobie zrobić. O, przykleiła ci się miska, widzę. Jak ci się żyje z miską na ręce? Fajnie. Lubisz to? Kurwa, musisz iść do pracy. Oszustwa polityków, aby szkodować nieczyste sztuczki. Awansik. Stażysta kampania. Te gry premium w wysokości 327. Twoje poświęcenie zostało dostrzeżone i przez resztę tej kampanii będziesz pracować jako stażysta. Kopie, kopie, kopie. Wysyłaj ulotki, dzwoń na potencjalnych sponsorów, przynoś kawę, dbaj o doskonały stran, szywaczy biurowych, co najważniejsze, wykonuj to wszystko z przekonaniem. Ta kampania, a przynajmniej ta kserokopiarka, nie może działać bez ciebie. Dalej masz miskę.
Dlaczego ty masz tą miskę? Już nie masz miski. Wystarczy reset SIM. I już. Jest wyzwanie. Wyzwanie zdolnego malarza. Ukończone. Zdolni malarze zwykle mają znacznie lepsze obrazy i arcydzieła niż mniej uzdolnieni simowie. Tyle obrazów. 30 obrazów. Tyle 5 arcydzieł. Może wszyscy miksują im jedzenie. Może te krzesła nie działają. Te krzesła nie działają. Aha. Dobra, ja jej usuwam. Bo to jest jakaś kpina. Kto używa tego krzesła? Justina nie używa przecież. Gdzie jest Justina? Justina jest tutaj. No nie. Justina przecież nie używa tego krzesła. Justina, przecież śpisz tu. Tu. Zaraz cię zresetuję. Gdzie jest Justina? Tutaj. Master Controller zaawansowany reset. Tak. Justina zresetowana. Już nie używasz, mam nadzieję, tego krzesła. Justina zapylacz. Nieprawda! Tu nie ma Justiny już. Boże, wszędzie są te miski. Posprzątajcie to. Wszystko. Sprzątać.
Dobra, idź spać. Jesteś bezużyteczny. Ty! Sprzątaj! Wszystko sprzątaj! Dlaczego już wstałeś? Dedła. Po co wstałeś? Dobra, robimy przerwę na kawę. Muszę iść do sklepu po fajki, bo już mi się skończyły. Więc robimy przerwę. Poza tym wideo już i tak jest długie. Będzie się dłużej pobierać, więc do zobaczenia za niecałe pół godziny. No.